Przegląd portalu w polityce.pl z Wojciechem Biedroniem. Dzień dobry Wojtku. Rozpoczynamy od informacji, która przed paroma minutami pojawiła się na portalu, o tym, że nie będzie ponownej ekshumacji w Jedwabnym. Oczywiście ze znakiem zapytania tytuł tego artykułu, ale no wiele wskazuje, że to znaczy, tam powinna być kropka, bo prokuratura krajowa nie widzi podstaw do wznowienia tego postępowania. No, prokuratura krajowa nie widzi, ale widzi IPN. No to, to jest, tutaj mamy sytuację, która moim zdaniem jest sytuacją nie tyle prawną czy procesową, jeśli chodzi o pewną czynność, jakim jest ekshumacja, tylko wydaje mi się, że tutaj też dużą wagę mają kwestie polityczne. No, z takich informacji, które do nas docierają od kilku tygodni, powiedzmy, że z obozu rządzącego, wynika, że rząd nie chce otwierać kolejnej puszki Pandory, jeśli chodzi o kwestie szeroko rozumiane kwestie polsko-żydowskie. Mnie ta decyzja prokuratury krajowej mimo wszystko dziwi. Pamiętajmy, że śledztwo zostało zamknięte w 2003 roku, śledztwo dotyczące, umorzone zostało, prawda, dotyczące tej kwestii. Sprawa jednak wraca. No, IPN ma podstawy ku temu, mówił o tym pan Szarek chociażby, żeby jednak wznowić, przede wszystkim wydać decyzję o ponownej ekshumacji, czy o ponownej, o ekshumacji, bo to są kwestie, ja uważam, absolutnie fundamentalne. Ja potrafię zrozumieć, że prokurator generalny, patrząc również na kwestie międzynarodowe czy polityczne, no nie pali się do tego pomysłu. Natomiast no w tym momencie dla mnie ta decyzja jest osobliwa, no ale też ona się wpisuje w pewien szerszy ciąg pewnego zasypywania piaskiem ognisk, że tak powiem, które mogłyby spowodować pożar, kolejne pożary może w stosunkach polsko-izraelskich. No ale pamiętajmy, że prawda tu jest najistotniejsza, tak? I dojście do niej uważam za kwestię absolutnie kluczową. No i jeśli obie strony rzeczywiście najbardziej chciałyby tego dążenia do prawdy, to warto byłoby podjąć rozmowy w tej sprawie. One oczywiście trwały. To i jedna, wiele, i druga strona parłaby do prawdy. Prezydent Lech Kaczyński przecież przyjmował argumentację strony izraelskiej. Studził emocje, natomiast tak jak mówię, nie chciałbym tutaj zajmować takiego stanowiska najbardziej twardego, ale mimo wszystko uważam, że tę kwestię należało już dawno rozwiązać, bo to jest akurat sprawa, która, gdzie ja uważam, że ekshumacja absolutnie nie narusza ani pamięci ofiar, ani pamięci tego, co się stało, ani nie neguje już ustalenia przecież IPN-owskie, które stały się jakby kanwą dla całej tej sprawy, bo ja przypomnę, że to nie pan Tomasz Gross do czegokolwiek doszedł i się dowiedział, tylko opierał się on na badaniach i publikacjach Instytutu Pamięci Narodowej. Warto o tym wspominać również w kontekście wyczynów tego pana późniejszych, które przecież trwają do dzisiaj. To zmieniamy temat. Grzegorz Schetyna, szef Koalicji Europejskiej, obiecuje 1000 zł brutto dla każdego nauczyciela. Trudna sytuacja w polskich szkołach, akcja protestacyjna, którą zapowiadają nauczyciele, ale przecież to wszystko po to, żeby pomóc polskiej szkole, uczniom, rodzicom, nauczycielom wreszcie, i wiemy, jak to jest ważne. Dzisiaj rząd PiS nie chce słuchać tego środowiska, pomóc polskiej szkole, mówi w nowym spocie lider Platformy Obywatelskiej. I się okazuje, że tak mają to wszystko policzone, że 1000 zł brutto dla każdego nauczyciela są w stanie wyciągnąć od ręki. W ogóle ostatnio dosyć dużo liczą różnie z wynikami tego dodawania, dzielenia, mnożenia, zwał jak zwał. Znaczy, dla mnie to jest humorystyczna wypowiedź. Przepraszam, że Grzegorz Schetyna mówi, że nauczyciele dostaną 1000 zł brutto podwyżki, ponieważ ja chciałbym tylko przypomnieć, że to rząd Platformy Obywatelskiej zamrażał sukcesywnie, rok po roku, zamrażał podwyżki pensji właśnie dla nauczycieli. To jest 2014 rok, 2015. Mało tego, w projekcie budżetowym przygotowanym na 2016 rok, prawda, który ten budżet już wykonywał oczywiście rząd PiS-u, natomiast jakby jego założenia były gotowe, no jakoś tam podwyżek dla nauczycieli nie było. To spójrzmy na ten nowy spot. Zobaczmy. Przepraszam, Koalicji Obywatelskiej. Oto on. Trudna sytuacja w polskich szkołach. Akcja protestacyjna, którą zapowiadają nauczyciele. Ale to przecież wszystko po to, żeby pomóc polskiej szkole, pomóc uczniom, rodzicom, nauczycielom wreszcie. I wiemy, jak to jest ważne. Dzisiaj rząd PiS nie chce słuchać środowiska, nie chce pomóc polskiej szkole. Dziś nie ma pieniędzy dla nauczycieli. Więc bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, po wyborach październikowych zrealizujemy oczekiwania środowiska nauczycielskiego i znajdą się pieniądze na podwyżkę dla nich. To jest 1000 zł brutto dla każdego nauczyciela. Dzisiaj przed wyborami europejskimi słyszymy, że politycy PiS,
uciekają do Brukseli, że trwa akcja ewakuacja, w której uczestniczy minister edukacji. Będziemy pamiętać o zobowiązaniach, będziemy pamiętać o polskiej szkole, będziemy pamiętać o nauczycielach. Zrobimy to w październiku. Wojtku drogi, marzec mamy, a Grzegorz Schetyna coś o październiku opowiada. Wybory mu się mieszają. Troszkę mu się już wszystko chyba panu Grzegorzowi pomieszało. Inna rzecz, że wiarygodność słów pana Grzegorza Schetyny jest w takim wyścigu z jakością tego nagrania i przygotowania tego. Przepraszam, że sobie dworuję, ale widać, że to było przygotowane na chybcika, byle jak. I te wyliczenia, przypuszczam, są mniej więcej takie... A ty byś chciał takie... pewnie, żeby oni miliony naszych wszystkich publicznych pieniędzy wydawali na jakieś skrzące się hollywoodzkimi fajerwerkami. Wydadzą. Zrobili za 5 zł tanio będzie więcej dobrze. Będzie więcej dla nauczycieli, można byłoby powiedzieć. Tutaj się w pana Grabca na chwilę zamieniłem. No nie, bo pan Grzegorz Schetyna wywodzi się z formacji, która rządziła Polską przez 8 lat i przez 8 lat nie było podwyżek dla nauczycieli, a już absolutnie haniebne są ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie absolutnie zamrożono jakiekolwiek podwyżki. Rząd, i powiem teraz coś może kontrowersyjnego, rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje za mało dla nauczycieli, ewidentnie za mało. Ja się absolutnie podpisuję rękami i nogami pod tym. No tak, tylko jeżeli przeliczyć, to co dzisiaj włącznie z tą planowaną na wrzesień podwyżką już realną, to jest jakieś 17% do góry, prawda? No nie robi to na pewno, szoku nie ma, jak to mówią, natomiast to są realne wzrosty płac. Mniej więcej tyle, ile dostali policjanci, plus minus oczywiście, w tych ostatnich 2 latach. Ale to wszystko zbiega się w czasie z przyjętą kolejną ustawą, która daje mediom publicznym dodatkowy zastrzyk pieniędzy. No ponad 1,2 mld właśnie, złotych, dokładnie. Pan Spychalski, pan minister Spychalski, rzecznik prezydenta, dziś potwierdził w RMF-ie, że prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę. Na co natychmiast od razu podniosło się ciśnienie posłom nazywa w Sejmie, a w Sejmie jest Marcin Fijołek. Witam cię serdecznie, Marcinie. I czy, powiedz, będziemy mieli jakąś ofensywę posłów PoKo związaną właśnie z tą zapowiedzią prezydenckiego ministra? Ofensywa posłów Platformy Obywatelskiej zakończyła się i rozpoczęła konferencją prasową tak naprawdę, na której to politycy tej partii apelowaliby te 1,260 mld złotych, o których mówimy, jako rekompensaty dla mediów publicznych przeznaczonych do budżetu ich z powodu luk w tym budżecie czy w tych składkach z abonamentu, żeby przeznaczyć je na podwyżki dla nauczycieli. Jak przekonywała Platforma Obywatelska, co prawda byłyby to pieniądze niewystarczające, ale nie ma co ich przeznaczać na propagandę, jak mówili tutaj posłowie Platformy PiS-owską w telewizji publicznej. W odpowiedzi, zresztą to jest tak naprawdę powtórzenie tej dyskusji, która miała miejsce kilka dni temu na posiedzeniu Sejmu, na sali plenarnej, gdzie posłowie Platformy rzucali tymi samymi oskarżeniami, tymi samymi zarzutami, że to są za duże pieniądze, że ich wykorzystanie jest absurdalnie propagandowe. W odpowiedzi Prawo i Sprawiedliwość przekonywało, że to nie są pieniądze na konkretne redakcje, tylko to są pieniądze na media lokalne, na te ośrodki telewizji polskiej czy Radia Polskiego, które gdzieś tam nie funkcjonują na takim poziomie, na jakim by mogłyby funkcjonować, a które przynoszą naprawdę realną misję, realne wsparcie dla tematów lokalnych, nad którymi tak naprawdę nikt się codziennie nie pochyla. To przeciąganie liny trwało od dłuższego czasu, bo jakiś czas temu pan prezydent ustami swoich ministrów, no i takim nieformalnym przekazem, który popłynął z Pałacu Prezydenckiego, przekonywał, że tej ustawy może nie podpisać. W tle były jeszcze oczywiście dyskusje i przeciąganie liny kolejne, tym razem już personalne, co do składu zarządu telewizji polskiej. Doszło tam do zmian. Macieja Staneckiego zastąpiła Marzena Paczuska i Piotr Pałka. Zarząd się rozrósł do 3 osób, a to oznacza, przynajmniej jak się tutaj spekuluje w parlamencie, że pan prezydent będzie miał więcej do powiedzenia przy tym, jak funkcjonuje na co dzień telewizja polska, bo nie ma co kryć, Andrzej Duda miał spore wątpliwości co do sposobu, w jakim TVP działa. Z tego między innymi powodu było spotkanie prezydenta Dudy z kierownictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na którym to spotkaniu pan prezydent apelował o pewne zmiany, o pewne zwracanie uwagi na kwestie nie tylko w telewizji polskiej, ale i w mediach prywatnych. Co prawda była to taka miękka presja, no ale presja była. No i jak się wydaje, prezydent swego dopiął. No i dopięła też, jak rozumiem, większość parlamentarna, bo te 1,260 mld, które zostanie przekazane do TVP, zostanie, mówiąc już kolokwialnie, klepnięte, podpisane przez pana prezydenta. W tle dodatkowym, żeby tego harmidru i chaosu było jeszcze więcej, jest sprawa ustawy frankowiczów, którą to prezydent Andrzej Duda miał postawić jako kolejny warunek do podpisania
podpisania ustawy o TVP. Mówiąc krótko, miał to być targ polityczny bardzo prosty. Ja składam projekt ustawy dotyczącej pomocy dla frankowiczów, wy to macie przyjąć, a ja z kolei nie będę stawał okoniem w sprawie dofinansowania dla mediów publicznych. Tak czy inaczej, Platforma Obywatelska dzisiaj wykorzystuje ten argument jako właśnie sugestię, że te pieniądze, które przekazane zostaną na Woronicza i do siedzib lokalnych stacji telewizji Polskiej, Polskiego Radia, mogły i powinny trafić do nauczycieli. Mało tego, Grzegorz Schetyna opublikował taki spot w internecie, w którym przekonuje, że kiedy tylko Platforma dojdzie do władzy, to znajdzie się 1000 zł dla każdego nauczyciela, tak jak tego dzisiaj domaga się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Marcinie, dlaczego? Dokładnie ten spot przed chwilą wspólnie z Wojtkiem Biedroniem i naszymi widzami oglądaliśmy. Grzegorz Schetyna doskonale wie, co by z tymi pieniędzmi zrobił. Bardzo ci dziękuję za tę relację. Musimy kończyć. Wojtek Biedroń, jeszcze ostatnie słowo w tym temacie. Ja bym chciał spytać, co rząd Platformy Obywatelskiej zrobił z miliardami złotych z OFE. I dlaczego nie przekazał części tych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli? Ale Czepialski. Tam było 150 miliardów, nie 1,2 mld. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, Marek Pyza. Kłaniam się państwu już nisko i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za moment przegląd prasy zagranicznej i Aleksandra Rybińska. Warto nie odchodzić od odbiorników.